Dzień dobry, dzień dobry. Wśród naszych warsztatów, zajęć warsztatowych dla dzieci, dla młodzieży, czyli FERI z Centrum Kultury i Bibliotek Online, przygotowaliśmy także taki krótki, szybki warsztat z zakresu kręcenia filmów komórką, telefonem komórkowym, który posiadamy, no teraz już wszyscy posiadamy. W związku z tym ze mną spece absolutni Filip Malik, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Witam wszystkich. Zbyszek Filar, prezes Tarnowskiej TV. Dzień dobry, witam. I Dorota Kunc, Urząd Gminy Tarnów, Centrum Kultury i Bibliotek. Panowie, ja jestem laikiem i bardzo dobrze, że jestem laikiem, bo jestem dzisiaj absolutnie odpowiednią osobą na właściwym miejscu, czyli mam telefon komórkowy. No, mam tak jak wy macie, jak wszyscy mają. I co ja mam zrobić, żeby nagrać taki filmik, który, no nie odważę się powiedzieć, będzie profesjonalny, ale będzie dobry. Co ja mam zrobić? Od czego mam zacząć? Czy wy wiecie? Wiemy. Owszem, wiemy. Są takie główne czynności, które należy wykonać. Na przykład zadbać o to, żeby było odpowiednie oświetlenie. No wiadomo, że światło, które na przykład kamerujemy jakiś tam obiekt, prawda, to światło musi padać w kierunku tego obiektu, a nie na przykład za tego obiektu. No przykładowo, dlaczego nam zdjęcia nie wychodzą, czy filmy na tle okna na przykład, prawda? No właśnie, tak się zdarza często. No właśnie, zdarza się tak często i mamy taką, że tak powiem, postać taką czarną, prawda? Jest takie, no, ciemna ta postać jest. No, natomiast następne rzeczy to na przykład sam obiektyw tego telefonu, prawda? Kusi nas w sumie, no ja tu mam telefon, no, prawda? Pokaż, no to pokażemy telefon. No dobrze, i mamy tu na przykład telefon, prawda? No i tak naprawdę no, kusi nas ten frontowy obiektyw, prawda? Mhm. Żeby sobie na przykład filmować w ten sposób. Mhm. Natomiast no, uwierzcie mi, że ten obiektyw no, jest średniej klasy. Można by nawet powiedzieć, że słabej klasy w porównaniu do tych obiektywów, które są z tyłu. Z tyłu takiego smartfona. Gdyż no, wiadomo, tutaj lepszej klasy montują te obiektywy i w zupełności super wystarcza do takich fajnych ujęć, żeby coś takiego zrobić. Panowie, i teraz wyobraźmy sobie, że mam ten telefon, tak jak Filip ma, no to ja też mam. I teraz tak, czy ja potrzebuję mieć jakąś na przykład aplikację, no najchętniej darmową, jeżeli w ogóle mówimy o aplikacjach, bo najszybciej, bo najsprawniej, czy po prostu to urządzenie, które trzymam w dłoni, mogę wykorzystać od razu i natychmiast do filmowania? W telefonie jest aplikacja kamery, aparatu, więc tutaj każdy z nas, każdy użytkownik może filmować, może robić zdjęcia, więc tutaj kwestia jest tylko wyboru tak naprawdę, którą kamerę, z której kamery chce korzystać nasz operator, bo to tak powiedzmy profesjonalnie operatorzy kamer, ale patrząc też na to, co mówi Filip, ważne jest to, żeby też mieć koncepcję, czy kręcić w poziomie, czy w pionie, bo na przykład w telewizji, jeżeli ktoś by chciał przesłać nam filmik z jakiegoś zdarzenia, czy uroczystości, na których nas nie ma, a czy też teraz media wykorzystują takie nagrania, możemy na przykład w poziomie umieścić się na całym ekranie, bo jakość tych nagrań w wielu telefonach już jest na takim poziomie, że nadaje się do emisji choćby w telewizji internetowej. Panowie, w tym naszym dzisiejszym programie celem tego programu jest także to, żeby pokazać młodym ludziom, no właśnie, jak to zrobić najlepiej, jak to zrobić profesjonalnie po to, żeby młodzi ludzie wzięli udział w specjalnym konkursie, żeby to oni sami nakręcili film i go do nas przesłali. No to od czego powinni zacząć? Oczywiście wydaje mi się, że można ściągnąć fajny program. Są naprawdę fajne, takie darmowe oprogramowania i to bardzo profesjonalne narzędzia. Oczywiście mają tam takie podstawowe funkcje, które naprawdę w zupełności nam wystarczą. Na przykład takim programem jest DaVinci. Można sięgnąłeś po ten program? Tak, sięgnąłem. Nawet stwierdziłem, że skoro ma być to taki tutorial, prawda, dla tych najmłodszych, to poświęcę tam dwa wieczory na to, żeby się go nauczyć, prawda? Ściągnąć go, żeby podejść do tematu w taki no, dosyć profesjonalny sposób. Ściągnąłem sobie taki program, nauczyłem się go no, w dwa wieczory, tak żeby też ta młoda osoba też mogła sobie to ściągnąć i no, jeżeli gdzieś tam dało się w taki sposób nauczyć, więc myślę, że nie będzie problemów z tym, żeby no, ta osoba również się tego nauczyła. I pokażemy ten program?
Tak, pokażemy ten program. Myślę, że zamieściłem tego takie, programu. Tak, pod koniec tego programu. Tam stworzyłem taki krótki warsztat, jak pokazałem krok po kroku i w jaki sposób ściągnąć ten program. Tam jest też etap pokazany, jak zmontować taki bardzo prosty filmik, dodając na przykład ścieżkę dźwiękową w tle, czy na przykład jakieś logo. Każdy sobie z tym, panowie, poradzi? Myślę, że każdy. Ważne jest to też, żeby biorąc się za filmowanie uroczystości jakiejś tam okolicznościowej, imienin, czy urodzin, czy teraz mamy karnawał, choć w zaciszu domowym i z tymi ograniczeniami, to żeby mieć koncepcję. Jak ten film ma wyglądać? Co ja chcę zrobić? Tak, co on ma przedstawić? Tak jak piszemy wypracowanie w szkole, musi być ten wstęp, rozwinięcie i zakończenie, więc podobnie tutaj, żeby zaciekawić widza, żeby zaciekawić kogoś, kto będzie oglądał choćby w mediach społecznościowych nasz film, czy prześlemy rodzinie, żeby on odzwierciedlał to, co chcemy przedstawić, bo wiemy dobrze, że 2,5 minuty to magiczna cyfra w internecie oglądania filmów. Potem się człowiek bardziej nudzi i już jest mniej zainteresowany tym właśnie. No właśnie, krótkie treści. Bo ja o to chciałam też zapytać, jak długi powinien być taki profesjonalny, a jednak amatorski filmik? Jeżeli chodzi o filmy, które robimy dla rodziny, dla siebie, no tutaj nie ma rozgraniczenia. Jeżeli chcemy powiedzieć, co przedstawia, czy choćby mamy uroczystość jakąś rodzinną i wujek śpiewa 100 lat i chcemy pokazać wszystkich, no to będą te cięcia, będą przerwy i możemy sobie już edytować tak, jak chcemy. Możemy wrzucić tam pozdrowienia od swojej rodziny dla kogoś, kto nas dzieli jakąś tam ilość kilometrów i nie możemy przyjechać ze względu na choćby na ilość osób, które przybywa podczas uroczystości w domu, ale też możemy sobie wrzucić pejzaże, które gdzieś tam chcemy komuś pokazać z narracją, dogranie głosu. No ale muszą być jakieś ograniczenia czasowe. Ograniczenia czasowe nie może trwać godzina na przykład. No tak, tylko kwestia jest, do kogo jest skierowany. Jeżeli jest skierowany właśnie dla informacji facebookowej, czy na wrzucenie na YouTube, czy co się najczęściej dzieje w przypadku młodych dokładnie, ludzi. Dokładnie, to myślę, że minuta 30 do 5 minut to jest maksymalna wersja. Tak, szybka wersja, skrócenie, czyli taki reportaż naprawdę dziennikarski, telewizyjny. No to co, Filip, to zaczynamy. Pokażemy młodym ludziom, jak ty to zrobiłeś i jak oni też powinni to Jasne, zrobić. Że tak. Oczywiście. To zapraszamy. Jak już wcześniej wspomniałem, jest wiele aplikacji do obróbki wideo. Są to programy zarówno płatne, jak i bezpłatne. Ja polecę DaVinci Resolve. Jest to bardzo fajny program. Wersja podstawowa jest zupełnie bezpłatna. Aby ją pobrać, wchodzimy sobie na przeglądarkę, wpisujemy DaVinci Resolve Download i pobieramy ze strony producenta oprogramowania. Obecnie jest to wersja 17, natomiast nie polecam jej ściągać, ponieważ jest to wersja beta, wersja testowa i może zawierać mnóstwo błędów. Klikamy Download Now. Przechodzimy do DaVinci Resolve 16, wersja 16 i wybieramy sobie środowisko, na którym pracujemy. W moim przypadku jest to Windows. Po uzupełnieniu prostej ankiety rejestrujemy się i pobieramy program. Oczywiście możemy tu wpisać dowolne dane, mogą być to dane fikcyjne. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi nam się ikona Resolve. Klikamy w nią dwukrotnie lewym klawiszem myszki i czekamy, aż program nam się załaduje. Stworzymy sobie prosty projekt o gminie Tarnów, wykorzystując w tym celu materiały multimedialne, strona, jakąś ścieżkę, podkład muzyczny oraz wykorzystamy do tego logo gminy oraz kilka zdjęć. Po załadowaniu się programu pojawi nam się okno menedżera projektu. Aby stworzyć nasz pierwszy projekt, klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy New Project i wpisujemy nazwę naszego projektu. W
W naszym przypadku będzie to Gmina Tarnów. I naciskamy przycisk Create. Na początku pracy z programem przechodzę na zakładkę Project Settings i mogę ustawić sobie rozdzielczość oraz liczbę klatek na sekundę. Ja pozostawię te ustawienia tak, jakie są. Następnie przechodzę do zakładki Media i w tym oto miejscu wskazuję lokalizację, gdzie znajdują się wszystkie moje dane niezbędne, które posłużą mi do stworzenia całego filmu. Klikam prawym przyciskiem myszy, wybieram Add New Location i w moim przypadku dane te znajdują się na pulpicie. Wskazuję ten katalog i jak widzimy, w podglądzie pojawia mi się zawartość tego katalogu. Mam tu podkład muzyczny, pliki z drona oraz jakieś tam obrazki. Aby zaimportować je do programu, muszę je zaznaczyć i przenieść metodą drag and drop w miejsce No Clips in Media Pool. Teraz, gdy zaimportowałem wszystkie pliki multimedialne do programu, mogę przejść do zakładki Edit. Tu w tym miejscu znajduje się obszar roboczy, gdzie będę tworzył całą scenerię o gminie Tarnów. Aby stworzyć taką pojedynczą scenę, wystarczy wskazać interesujący nas klip, na przykład ten, i przenieść go metodą drag and drop w miejsce obszaru roboczego. Jak widzimy, załadował nam się cały klip. Możemy przeglądać go za pomocą tego suwaka, ale również możemy pociąć ten film, na przykład ten fragment, posługując się tym oto narzędziem. Klikamy na niego i na przykład możemy sobie pociąć ten fragment, na przykład w tym miejscu i w tym. Jest to fragment, który nas na przykład interesuje. Resztę możemy sobie zaznaczyć i usunąć klawiszem Delete i klawiszem Backspace. Jak widzimy, mamy pierwszą scenę do całego naszego filmu. Następnie możemy przeciągnąć sobie kolejną naszą scenę w ten sam oto sposób. I znowu wykorzystując podgląd, możemy na przykład pociąć sobie tą scenę w wybranych miejscach. Na przykład interesuje nas ten fragment. Na przykład do tego momentu. Resztę możemy usunąć. Zaznaczamy fragment klipu, naciskamy Delete, ten fragment i Backspace. Jak widzimy, mamy już dwie sceny. Teraz możemy przenieść sobie na przykład kolejną scenę. Na przykład niech będzie to zdjęcie prezentujące Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Wielkich. Możemy sobie powiększyć to zdjęcie. Klikamy tutaj na metadata. Zaznaczamy tą opcję. Klikamy w to miejsce i trzymając Shift możemy sobie przeciągnąć na cały ekran. Następnie przeciągamy sobie na przykład następną scenę. I przy pomocy narzędzia cięcia możemy znowu sobie ten fragment tego filmu pociąć, na przykład w tym miejscu i powiedzmy w tym miejscu. Zaznaczamy i usuwamy te fragmenty, które są nam niepotrzebne. Jak widzimy, mamy tu kilka klipów,
Na przykład skróćmy sobie czas trwania tego obrazka, tej przebitki, na przykład do tego momentu. I tu też możemy sobie uciąć ten fragment, zaznaczyć delayed i powstała już dosyć ciekawa scena. Teraz możemy sobie dodać na przykład podkład muzyczny. W ten sam oto sposób, posługując się metodą drag and drop, puszczamy i na przykład też potniemy ten fragment muzyczny, korzystając z tego samego narzędzia. I usuwamy ten fragment muzyki. Na końcu posłużymy się efektami specjalnymi. Są to Effects Library. Mamy na przykład efekty przejścia dla wideo i na przykład dla audio. Ściszanie, podgłaśnianie. Weźmy sobie na przykład Cross Dissolve w efekcie wideo i nanosimy sobie na przykład tutaj w tym miejscu efekt przejścia pomiędzy slajdami. Może być na przykład blur w tym miejscu. No i dajmy sobie na przykład w tym miejscu. I dla audio i w tym miejscu. Możemy sobie jeszcze podglądnąć, jak ta cała scena nasza wygląda. I w końcowym efekcie klikamy na zakładkę Deliver na YouTube i możemy sobie przygotować ten materiał na przykład do eksportu na YouTube'a. Klikamy sobie format MP4, Add to Render, wskazujemy, gdzie ma zostać ten plik zapisany, na przykład na pulpicie. Nazwijmy go na przykład mój film. Klikamy na Save i Start Render. Musimy chwilkę poczekać, aż wszystkie sceny zostaną wyrenderowane. I na końcu zobaczymy cały efekt naszej pracy. Jak widzimy, w ten oto prosty sposób możemy stworzyć sobie bardzo ładny film, wykorzystując profesjonalne narzędzie, ale standardowe funkcje, które nam w zupełności wystarczą. OK, po wyrenderowaniu przechodzę na pulpit, odpalam film i sami zobaczcie, jakie wyszły efekty naszej pracy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.